Nazywam się Dorota Strama-Kiernia, Kiernia po mężu. Jestem z Bańskiej Wyżnej, więc trochę dalej od Poronina. Młodą panią na poroniańskim lecie była w 2006 roku, dawno temu. I odbywało się to tak, że wesele odgrywał zespół Regle, który wtedy bardzo prężnie działał. I o w tych reglach się znalazła. Dzięki mojemu tacie, któremu się strasznie zwidziały występy i który strasznie był zagoralscyzną, przywiózł mnie na próbę. No i tu stał się mój drugi dom, można powiedzieć, bo od tego czasu mało kiedy opuścił jakąkolwiek próbę. No i wiadomo, marzeniem każdej dziewczyny było pewnie być tą młodą panią na tym poroniańskim lecie. To było może moje już drugie, może trzecie poroniańskie lato. No i wtedy pani Marysia Dawidek, kierownik zespołu, pani Helenka Rusnak, teraz Bunda po mężu, i pan Mietek Rzadkoż, instruktorzy, zaproponowali mi, że może by była tą młodą panią. Nie powiem, bo trochę po cichulicę, jako zda dziewczyna na to, że może się mi uda w tym roku, za to ja będę, bo to było takie wyróżnienie, bo młoda pani zawsze jest jedna. Natomiast to też nie była jakoś horror rywalizacja, bo tych występów było bardzo dużo i zawsze to było, że na tym występie ta dziewczyna tańczy solówkę, to ta jest młodą panią, bo było i wesele, i na festiwalu, i na różnych innych imprezach, więc jakby nią nie była, też by się nic nie stało i pewnie też nikt mi ani nie zazdrościł, ani też, no nie było takiej chorej rywalizacji, nie? Siedźka się cieszyli i siedźka się wspierali razem. W ten dzień występu, pamiętam, była bardzo piękna pogoda. Spotkaliśmy się tu siedźka przed gokiem, właśnie na mszę, bo zawsze wszyscy braliśmy udział w tej mszy odpustowej. Wtedy też było takie ważne wydarzenie. Było dwustulecie kościoła, parafii. No, był duży jubileusz kościelny, kiedy byli też kardynałowie, kardynał Dziwisz, kardynał Macharski. Dobrze pamiętam, więc to wesele troszkę było może tak przesunięte może na drugi plan, temu, że ty, no, takie osobistości były, ze wszyscy nimi się zajęli, ale tylko na ten czas most taki kościelny. W tym przejeździe korowodowtys to było tak, że w pierwszym tym powozie, w tym lędzie zawsze jechała młoda pora, wtedy jechali ci kardynałowie. My jechali w drugim, jechaliśmy za nimi, razem z młodym panem, z moim kolegą Mateuszem Mardłą. Więc to takie troszkę było na ciebie, no dla mnie to było i tak ogromne zawsze takie wydarzenie, ale byliśmy trochę na drugim planie wtedy. To jest bardzo mało zdjęć się zachowało z tego czasu, nie mogliśmy nic poznachodzić. Ale no, cały ten przejazd był taki jednak uroczysty. Z Mateuszem znaliśmy się już, odkąd jak przyszedł do zespołu, to Mateusz już był zespolanym. Tak, zaznaliśmy się już parę roków. Razem my tańczyli, w tym samym roku my tańczyli solówkę na Bukowinie, więc nie było to dla nas krępujące. Po prostu to był kolega z zespołu, z którym my się widywali na próbach. Tak, za nie. Dla nas to było wyróżnienie i nie było to nic krępującego, że my są tą parą młodą. Choćby się tak śmiali, że ma tylko, że ty jest moja baba z wesela. tak, że były takie właśnie dogadowania, ale nie było to dla nas jakoś krępujące. Zespół tak prężnie działał i miał tyle występów, że my się przyzwyczaili trochę do tej sceny. Jako próby takiej typowo weselnej z wszystkimi uczestnikami tego wesela my nie mieli. Mieliśmy próbę jako zespolanów, czyli tam my zaśpiewali co tam te śpiewki, co tam drózbowie, czy drózcki. Natomiast w tym poroniańskim lecie już tam i pytace są bardziej z zewnątrz.
I właśnie i starość na ciotka Tutkula była, która śpiewała, ja tak pamiętam, że ona na duzotek porajańskich latach śpiewała z młodą panią. I była pani Ania Skupień, która też nie pamiętam, co może była na probie, ale nie pamiętam. No było tych ludzi takich troszkę, z którymi my nie mieli takiej próby, ale z drugiej strony to wszystko też było takie naturalne, no bo to wesele nasze jednak jest takie, może nie codzienne, ale które jest wpisane w nasze życie. Też wiemy, jak się ludzie zachowują na takim weselu, jak się zachowują drustki, drustbowie, co jest po kolei. Więc to nie była taka nowość, że nam tam kozę i coś odegrać takiego sztucznego, nie? Była anegdota, bo no, tak, zagoda, nie jestem z Poronina, ino z Bańskiej Wyżnej, no i miałam dość daleko, nie? Zawsze musiała dojeżdżać jakoś. A jak była tą młodą panią, miałam niecałe 18 roków, robiła wtedy prawo jazdy i sama nie jeździła. No, a to była chyba sobota, no to nie miałam jak przyjechać. Tata Gansi miał jakiś wyjazd, nie miał mnie jak przywieźć. No i autobus też jakoś chyba tak nie jeździł, że nie miał jak się dostać. I popytał tatę kuzyna, sąsiada. Ja mówię, ja się odwiedzę, mnie, no bo kac pojadę w tych ubraniach całym autobusem. Nie? No i zawiózł mnie, wtedy jestem maluchem, zawiózł mnie na to poraniańskie lato. No ale przywiózł mi go tak, że on Gansi mu jechać, bo nic nie przyjdzie z powrotem po mnie. Nie? Go, no to dobre, no jakoś i zajadę. No ale nie miała ani przebrania, bo w tym ubranie z tym wionkiem, w tym ubraniu młodej pani jechała PKS-em z powrotem do chałupy. Więc mogę śmiało powiedzieć, że była taką uciekającą panną młodą w autobusie. No to tak, Drustki, to tam była Hania Chowaniec, była Sylwia, nie pamiętam jak teraz, bo pomężu na nazwisko. Była Beata Czubińska, wtedy Galica Dorula. Pamiętam, tam jeszcze druskowała Asia Gał, Tereska Gut ze Suchego. No i w zasadzie chyba tyle tych drustek było. Bardzo mi brakuje tego czasu. Bardzo tego okresu, takiej, no teraz można powiedzieć już historii, która się już tam stworzyła. No był to wspaniały okres, który bardzo bardzo miło wspominam i ludzi, i z, no, z niektórymi utrzymuję kontakt, z innymi trochę mniej, no bo teraz wiadomo, są inne rzeczy na pierwszym miejscu, nie? Są dzieci, jest robota. No zanim są małe, to jest tak trochę ciężko, ale nie ukrywam, że chciałabym się kiedyś do tego wrócić. No pewnie już nie jako nastolatka, bo tego się nie da przeskoczyć, ale no był to wspaniały czas, na pewno. Taki kozle muzycem, żeby to przeżył. Żeby przeżył to i żeby spotkał tak wspaniałych ludzi, jakich ją wtedy spotka. W 2007 roku wzięliśmy udział w weselu góralskim, bo my jako rodzice tych zespolanów nasik regli, no leżeliśmy i do rady rodziców, i jak trzeba było, to my im pomagali występach. Takim weselu góralskim w poroniańskim lecie, jak były występy w Żywcu do jesieni taczańskiej, też my brali czynny udział, czy tam rodziców, czy w
procesji też my brali udział, jak była procesja Bożego Ciała w Żywcu, no nie? No w Żywcu, no. My pod namiotem my też występowali. No, no jakby nie było, to nasze dzieci należały do zespołu Regle. My w 2007 roku, jak my odgrywali, to pani Dawidko Kierowiczka zawsze po noc dzwoniła, bo wiedziała, że na noc można liczyć. Zawsze po prostu my z Haliną i jeszcze była Stasek, Mancosz, Galica, a jeszcze później czy wcześniej to jeszcze Smolcowo brała Hanka udział jako matka. Też i występowała, też na występach. Jak Toro nie dajemy rady, no to zajsła inno z matką. Inno, no ale zawsze wszystkie nasze dzieci po prostu Haliny i Smolcowe i Mancożowe po prostu ciczka w tym zespole uczestniczyły, a my przy nich. Także wróciliśmy się do roków takich, że no lezeliśmy tak samo z nimi do zespołu. Oni byli w zespole, ale my też no lezeli. No lezimy cały czas. A no to zawsze to pasowało, bo my sobie trochę przypilnowali dzieci przy okazji. Zaśpiewali. Tam my nie przeszkodzali, ale zawsze to był poziom jakiś i pani Dawidkowa była zadowolona, że po prostu mamy nasiczko poziom, jak to się godzą. Haliny, mąż nie miał czasu, moja baba też nie miała czasu, ale my mieli czas. Ale to był zawsze honor. Zawsze my się tam przynajmniej się wypierał, że nie dam rady, że nie dam rady. A potem jak się siadł do tego powozu, to, tego ojca czy babkę, to cały potem był honor, że się siedzi po prostu, że się powodzą. Że się jedzie tak paradnie. Paradnie, kiwie się do ludzi, po prostu gości, bo nie tak jak teraz, co jest pandemia, ba się po prostu jechało i się cieszyło. No. Zdjęcia, fotografie, to wszystko, to przepięknie, co się było. No. Sali, no my zakończyli, czy po prostu... Z młodą panią, no to zawsze to podstawa potem, na zakończenie tego całego, tam, to, możemy sobie tam tata zakończyć, no i to ojciec wyskakuje, zaśpiewa o coś innym, bierę coś mamę. Coś z mamą, coś z młodą potem przeręcji. Jest takie już. Nie inno, że siedzą, częstują, baj się bawią. O to chodzi. Zawsze nasz zespół nie było takiego miejsca, żeby nie zdobył jakiegoś wyróżnienia pierwszego miejsca, drugiego czy trzeciego. Zawsze my to zdobywali. Dużo my też ćwiczyli, no bo pani Dawidek to tego pilnowała, a jeszcze my mieli instruktorkę, nie, panią Bundową. No. Helenkę, która była wtedy instruktorką, no to ona nas to też dyscyplinowała. Także to nam dość dobrze wychodził. Zawsze z humorem nasze dzieci, jak u Regle, to czy wyszły z bitką, czy coś takiego, no to było. My bronili potem, tak. No bo co będzie zrobić? No, ale, no taj głos zgarniać. Ale na przykład to wymyślili, a my o tym nie wiedzieli, nie? No. Siedzimy za stołem, cestujemy tam. Trzeba było wartko lecieć. A ci chcieli się bić między sobą, nie? No i drużbowie, i uczestnicy weselo. No to my wartko jako gospodarze, Łończymy, bronić. No. My oni się też sami bronili, potem też jeden drugiego tego, ale to akcja taka była i to było... Oni to zrobili spontanicznie i niezamierzone. A no to się po prostu patrzymy, co się stało, my sami... A też się nam takie fajnie widziało, to się biją na weselu, jak to? No tak jak zawsze, dawno to się potem pobieli dobrze, a potem się zaś zgodzili, no to takie. No i Hali, potem jeszcze przecież Świajnowska Helcia też występowała jako starościną czystą, a tu jeszcze trzeba powiedzieć tak, że tak jak ty miałeś synów w zespole, nie? I z nimi dołączałeś do zespołu, tak samo Mancoś miał Beatkę i Józka, i on miał Hankę i Jaśka, i tak się po prostu troszeczkę tworzyło, żeby to... Że rodzice pomagali. Pomagali, no. No. Przy takich weselach. I wszystkich się pamięta, i się boczy, i nie chciałbym, żeby tego zaboczyć.
A to jest cały honor do tego, że my tu byli i to jest takie po prostu, dużo mamy z występów swoich prywatnych taśm przykładowo, zdjęć mamy też dużo. No i to jest pamiątka na całe życie, bo wnuki jak przychodzą, to się pyta, o dziadku tu, babciu tu, no i to takie jest. No a dzieci... Teraz dzieci nie patrzą, co by swoje dzieci posłać do zespołu i co by brali z nas przykład, bo w pamięci jest, że tacy i tacy występowali, wszędzie ich pełno było. Byle kto se tak myślał, że po zespołach chodzą, nie wiadomo co tam się robi, a my zdobywamy, dzieci, nie my, bo dzieci zdobywają różne miejsca na występach, a myśli się na ludzi, jest i biznesmeny, z tych młodych, mają dobre roboty, to jest... Porządne firmy. Wszystko wysuł na dobre. I umią się do ludzi odezwać, kogo znają na drodze, to się kłaniają. Jest po prostu wyszli na ludzi. Wiecie dobrze, że wesele bez młodych to żadne wesele. Młodego grał mój syn Józek, który wcześniej już w tą rolę był jak gdyby przypisany, kiedy my występowali w Żywcu na festiwalu, czy Zakopiańskim Festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu. A młodą była Maria Mrowca. Uznaliśmy, że oprócz tego, że się mają pokazać, trzeba się umieć dobrze zatończyć, bo młoda para, wiecie, że musi zatończyć. A że jury to nasza publika, ludzie, co znają się na wszystkim, no to trzeba było pokazać dobry, porządny taniec. Zaś, żeby nie pominąć każdego, ja mam tu troszeczkę zdjęć z tego 2008 roku, to se troszeczkę pozbacuję i pytacami byli bracia Polokki, Władek i Stasek, jak też i Kasecki, Stasek ojciec i syn Stasek. Zaś starościnami na tym weselu była Maria Strączek, Fabianka rodem ze Złego i Ela Żadkusz, Jezus Kula. Zaś starostami był Stasek, Hranocz, Buraś, też ze Słego i Józek, Trebunia, Płotką. Matką młodej była Anna Trebunia i w tym czasie sołtys Stołowski Józef. Wystąpiły i były też na tym weselu znane już z dawniejszych roków, znane śpiewocki Aniela Fiust, Hanka Majewczyk z Wójnikowa, ale też znano i zdolna działająca im chrzestnomatka Trebunia Zofia. Korcykula. Dobrze, żeś podpowiedział, bo jakoś ta pamięć jest dobra, ale zawodno. Była też i moja mama, no była też krześnica Jana Jędrola Hanka Ojas, też z Ogrobli. No, byli też inni, jak kolega Jędrek Biały Lasok, czy Jasiek Powik, Stasek Skórka Bobok. A z tego co widzę tutaj na zdjęciu jesteś jako goście wystąpili Królowa z Ameryki Północnej Chicago i Zbójnik wybrany w Białce Taczańskiej. No, wiecie, że na weselu też jest i muzyka, bo bez muzyki się nie obędzie. To grali nam
prymista to Stasek Skupi Terpecki i bracio Strącki. Sądzę, że nie pominął żadnego, bo te zdjęcia pomógłby. Trzeba było się troszeczkę odnieść, patrzeć. Trzeba zrobić swoje, ale tego był chyba Siczki. No i publika. Jeszcze bym chciał powiedzieć, że na scenie to było wesele godziny. My zaś potem przenieśli się do remizy. No i wesele, jak to wiecie, wesele góralskie trwało 2 dni. Bo poroniańskie lato trwało w tej 3 dni, ale my ino 2 dni śpiewali i tańczyli. No i się bawili. Wesele Harnasi odegrane w Poroninie było inkse, bo poprzedzone było paradnym przejazdem bez Poronin i bez Donajec. W powozach z pytacami na koniach to dawało większego uroku całemu występowi. Na scenie czujemy się swobodnie. Mieliśmy już niejedno wesele za sobą, dopracowane już z poprzednich roków, czy to w Żywcu, czy w Zakopanem na festiwalu. Wcześniej młodą panią była koleżanka Renata Walkor ze Suchego. Ja był młodym panem i tak my się oba porę razy zynili po Polsce. Bo ta Renata się wydała i czekała ją już inkse obowiązki. A ze rodzinie młodej pani na stanie zespół Harnasie było takie, a nie inkse, no to trzeba było znaleźć taką, co się do niego zmieści. I była nią koleżanka Marysia Mrowca. Trema była, bajaku, występowaliśmy przed swoimi, to znaczy publicznością, która się zno na rzeczy, na śpiewie, na tońcu, w obrzędzie i nie da się jej nijako łocy ganić. A młody, powiedz mi, bo to tak patrzę na to zdjęcie, czemu to młodą cepili w czerwoną smatkę? To na tych weselach góralskich do tela tam nie było. Przygodę się. I od zapamiętanych szczegółów zbacuję minu, że młodą panią cepili w czerwoną smatkę, bo starości na tele się przeje na swoją rolą, że zamiast białej smatki idzie na czerwoną. A łoboca dopiero na scenie. Chyba ze jej na despert to podmienił. Był to błąd, no ale młodej pani cepić się bez smatki nie da.